Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek ma pełen dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Edukacja XXI wieku. Czy w przyszłości człowiek będzie bezpośrednio połączony z całą wiedzą zgromadzoną w internecie? Pytanie nie powinno brzmieć czy, a raczej jak i kiedy. Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi. Jednak można założyć, że głównym zasobem, z jakiego będziemy korzystać, stanie się Wikipedia. Już dziś Wikipedia stawia na wspieranie edukacji. Uczniowie, studenci i nauczyciele korzystają i z tej ogromnej encyklopedii, i z projektów takich jak Wikimedia Commons, Wikidane, Wikisłownik, Wikiźródła. Edukacja, jaką znaliśmy dotąd, staje się przeszłością. Projekty Wikipedii nie tylko dają dostęp do wiedzy, ale faktycznie podnoszą kompetencje XXI wieku. Wiki-edukatorzy z całego świata działają na rzecz wprowadzenia Wikipedii i jej projektów siostrzanych do programów nauczania. Tworzą Wiki-kluby, zajęcia akademickie, Wiki-projekty fotograficzne i edycyjne dla młodszych i starszych uczniów. Szkolą nauczycieli i wykładowców z idei i zasad Wikipedii oraz jej projektów siostrzanych. Tysiące możliwości urozmaicenia lekcji, przeniesienia ćwiczeń na inny poziom i zdobycia unikalnych kompetencji czekają na Ciebie i Twoich uczniów, studentów. Włącz Wikipedię do programu nauczania. Efekty tej decyzji zachwycą całą Waszą społeczność. Edukacja zmienia się na naszych oczach. Wikipedia jest jednym z najważniejszych pionierów tych zmian. Nie tylko stwarzając bazy do nauki przyszłości, ale także dając wspaniałą lekcję wolontariatu i współpracy. Lekcję wspólnego budowania sumy ludzkiej wiedzy, by była dostępna dla wszystkich za darmo i wszędzie.